Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. O, ja chcę do mnie usłyszeć tę odpowiedź, że na wieki wieków. Niech On będzie pochwalony. Pan nasz i Zbawiciel Jezus Chrystus. Czy wy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna jedynego, Boga, Trójcy jedynego? No właśnie. I po to te rekolekcje, aby jeszcze bardziej pogłębić tę naszą wiarę. Aby jeszcze bardziej odnaleźć prawdziwego pasterza. Przyjąłem taki temat. Maryjo, miej w nas swojej opiece. A chciałoby się dodać, miej nas w swojej opiece, bo znaleźliśmy się na zakręcie. Bo człowiek, bo społeczeństwo, bo narody, bo Kościół cały stanął na zakręcie. Bo rodzina dzisiaj ma wielki problem. Ten zakręt, to pomieszanie, to zamieszanie sprawia, że nie wiedzą dokąd pójść. Więc my idziemy do Ciebie, Matko. Idziemy, Maryjo, byś nas miała w opiece, abyśmy z tego zakrętu nie wypadli. Jak auto, które przekracza dozwoloną prędkość na zakręcie. Wcześniej czy później kierowcy nie uda się utrzymać równowagi. A my tak sobie ryzykujemy z tą łaską Pana Boga. I my dziś będziemy prosić Matkę Najświętszą. Za kilka chwil udamy się przed jej wizerunek Pani Królowej. Może dla wielu, może wszystkich tu obecnych, to nie pierwszy raz. Ale każde spotkanie z nią ma inny wymiar. Przed tymi rekolekcjami 3 dni temu, czy 4 dni temu przyjechałem tu na Jasną Górę, aby móc zatrzymać się dłużej bez Was, przed jej wizerunkiem. I tak sobie klęcząc na modlitwie, później usiadłem na tym miejscu, gdzie często zasiadają pasterze Kościoła Polskiego w Polsce, wpatrzony w jej wizerunek. Chciałem w jej wizerunku zobaczyć każdą Waszą twarz. Bo w wizerunku matki odbija się obraz dziecka. To na jej twarzy widać, w jakiej kondycji jest jej córka czy syn. Jak ona się czuje. I kiedy spoglądamy w oblicze Matki Bożej, zatroskane, ktoś może widzieć nawet smutek. A może ktoś dopatrzy się łzy w jej oku. I dobrze. Musimy się w tym obliczu dopatrzeć tego wszystkiego. Bo ona, matka, wie, że my, dzieci jej, jesteśmy na tym zakręcie. Że my, dzieci jej, potrzebujemy jej pomocy, bo nie dojdziemy do celu. Bo bez niej nie jesteśmy w stanie dotrzeć tam,
gdzie jest nasz dom? Dom Boga. Bo po drodze niektórzy chcą ten dom nam przedstawiać inaczej. Przez współczesny relatywizm, modernizm, przez nawet czasem nową ewangelizację, która nie przez wszystkich jest zrozumiała. Bo nowa ta ewangelizacja znaczy nowe serce, a nie jaki będziesz zewnętrznie. Czy uśmiechnięty, skaczący, czy nie wiem, jak bardzo wydawać by się radosnym w czasie, gdy wielu, cierpi, gdy wielu codziennie dowiaduje się, że przyszła choroba, że trzeba podjąć drogę terapii, że trzeba spotkać się z córką czy synem w więzieniu i czeka się na to spotkanie. Z tym skromną, że trzeba pójść do maleńkiego dziecka w szpitalu, które ma już policzone nie tylko dni, ale godziny życia. My wkroczymy w Adwent jutro z nową nadzieją, bo chcemy, by prowadziła nas Matka, bo chcemy, by ona była nadzieją, aby to w sercu naszym zrodziła się radość. To w nas, to prawdziwe, to, czego drugi człowiek może nie zna, ale ona wie. Radość ze spotkania z nią. Gdy spotkają się twoje oczy ze spojrzeniem jej, to powiedz jej: Maryjo, ja dzisiaj na nowo obieram cię za moją Matkę. I mówię jej to dzisiaj na Jasnej Górze. Mamo, ja jestem słaby i słaba. Grzesznik jestem. Tyle razy obiecywałem i obiecywałam. A dziś przychodzę z całą moją słabością, z całym moim ubóstwem, tym, co jest we mnie, z tym, co jeszcze się nie zmieniło ku lepszemu. Przychodzę, by cię prosić, weź mnie za rękę i poprowadź mnie przez ten moment trudny w moim życiu. Bardzo nieraz trudny. Święty Ojciec Szarben, Święty Jan Paweł II i Sługa Boży, prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński, szczególnie będą nam towarzyszyć w tym miejscu, abyśmy stanęli ze szczerym sercem, z prawdą o sobie samym. Prawdą, jaki jestem, jak jestem. Ale nie bój się patrzeć w jej oblicze. Nie pochylaj głowy. Nie pochylaj. Patrz w jej oblicze, bo nigdzie takiej miłości nie znajdziesz. Bo nawet gdybyś ty pochylał czy pochylał głowę, ona Matka uklęknie, żeby popatrzeć na twoją twarz. Żeby zobaczyć też twoje łzy. Żeby zobaczyć też twój ból
i Twoje cierpienie. Nie lękaj się popatrzeć w jej twarz. Niech Twoja twarz będzie w jej odbiciu, a jej w Twoim sercu. Kochani bracia i siostry, tak zaczynamy ten czas rekolekcji. To, co Matka Boża chciała wypowiedzieć Wam na początku tych dni. Módlmy się za siebie. Kiedy spoglądacie teraz na prawą swoją stronę, kogo macie po prawej stronie, za niego teraz zmówicie zdrowość Marii przed obrazem Matki Bożej, gdy będziecie na Jasnej Górze. Spójrzcie na prawą stronę. A jeśli nie macie kogoś po prawej stronie, to macie zmówić modlitwę za duszę w czystym cierpiące. A jeśli nie macie kogoś po lewej stronie, no bo jesteście od ściany, to dusze w czystym cierpiące będą dziś modlić się za Wami.